Cześć, witajcie. Dzisiaj zabieram was w odmęty mojego ogrodu. Tam, gdzie boję się chodzić. Jestem w miejscu, które ja nazywam Mordorem. To takie miejsce w moim ogrodzie, którego rzadko się zapuszczam. Tutaj nawet rośliny średnio rosną. Jestem w trakcie zmiany właśnie tej rabaty, bo rośliny, które tutaj posadziłem, które miały sobie świetnie tutaj radzić, niestety nie dały rady. Podła gleba, dużo cienia, mało słońca, bardzo wilgotno. Postanowiłem posadzić tutaj bergenię. To moja ulubiona bylina. A za moimi plecami różaneczniki. One akurat świetnie się tutaj czują. Sporo cienia, lekko kwaśna gleba, nie ma szalejących wiatrów. Szkoda tylko, że inne rośliny też się tak świetnie tutaj nie czuły. No dobrze, zmieńmy tę rabatę. Będzie to mnie kosztowało trochę pracy, ale rośliny mam za darmo. Bo bergenię, którą chcę tutaj posadzić, mam w sporej ilości w innych częściach ogrodu, dlatego wezmę sobie szczepki i je tutaj wsadzę. Agrowłóknina, którą usunąłem, tylko by tutaj przeszkadzała. To bylina, która rozwija się podziemnymi kłączami, rozłogami. Odcinam nadmiar zielonego, żeby wzmocnić system korzeniowy. Bergenia lubi stanowisko cieniste, sporo wody, nawet zakwita. Ale odcinek nie będzie o tym. Odcinek będzie zupełnie o czymś innym. O czymś, z czego jestem szczególnie dumny. To winorośl. Będziemy przycinać. Będę przycinał. Jest to roślina już 6-letnia i można dosyć swobodnie sobie poczynać sekatorem. Oczywiście warto sobie troszeczkę zadać trudu i znaleźć informacji, w jaki sposób, gdzie, aby było dobrze, aby owocowało. Ja od razu powiem, że jestem amatorem. Nie uprawiam tego po to, żeby wino robić. Robimy to ze względów estetycznych, no i walorów smakowych, bo naprawdę bardzo smaczne winogrono. A co do tego swobodnego poczynania sobie sekatorem, no bez przesady, bez przesady. Przywieźć roślinkę, sadzonkę do domu i wsadzić do gruntu to jedno, ale drugie to zadbać o podporę. Prosta konstrukcja, cztery słupki wbetonowane plus ożebrowanie u góry, żeby miała gdzie się położyć. Przejdźmy teraz do samej winorośli. Roślinka ma 6 lat, ale nie ustrzegłem się przy jej uprawie błędów. Ja, kiedy przywiozłem szczepkę do domu, popełniłem jeden zasadniczy błąd. Posadziłem ją i pozwoliłem żyć swoim życiem. Tak naprawdę trzeba po posadzeniu natychmiast zadbać o bryłę korzeniową. Co to znaczy? Bardzo mocno roślinę zredukować. W drugim roku też mocno trzeba zredukować roślinę, aby system korzeniowy był mocny, bo on będzie musiał odżywiać roślinę, która pięknie i dużo owocuje. Czyli ciągnąć z ziemi będzie bardzo dużo. Gleba powinna być lekka, piaszczysta, nawet delikatnie kamienista. Pamiętajcie też o stanowisku, w jakim będziecie sadzić winorośl. Słoneczne, umiarkowanie przewiewne i ciepłe. Odchodzą jeden, drugi główny pęd, plus te, które owocują, puszczone pionowo do góry. 10 oczek, 10, 9 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 oczek. Ale w kolejnym okresie wegetacji pojawią się latorośle, czyli te nowe takie przyrosty. Z tych 10 zostawiam tylko 5 i to te 5 będzie owocować. Super. I nadarza się niepowtarzalna okazja, żeby pomalować pergolę, czego nie zrobiłem wcześniej. Ale tylko kosmetyka. Ja jako amator, winiarz, tak jak wspominałem, baniaków z winem nie będę ustawiał, nie będę pędził winka, ale coś wam powiem. Intuicyjnie działałem, przycinałem tak na trochę na oko i wyszła nawet forma a la Guyota. To jedna z form, w której prowadzi się winorośl. Jestem z siebie dumny. Nie bójcie się cięcia, niech wam nie będzie szkoda. To nic, że pędy są już długie, ale uwierzcie mi, bez radykalnego cięcia, ale we właściwych miejscach, wasze winogrono nie będzie owocować, a już na pewno obficie. A o to przecież chodzi. Ja też lubię je bardzo za to, jak wygląda. Do następnego razu. Ja zabieram się za robotę. Trzymajcie się. Cześć.